A jak myślisz, co tam słychać na ziemi? Jesteśmy już tu prawie 30 lat. Pewnie się dużo pozmieniało. No, pewnie tak. Przypuszczam, że po tych wszystkich latach ludzie osiągnęli jakąś super wysoką inteligencję. Myślę, że już maszyny dorównały nam inteligencją i w ogóle, że to wszystko stoi na tak wysokim poziomie, że niedługo ludzie skolonizują w końcu cały kosmos. Tymczasem. Patrz, Mateo! Tam jest Charmander! Hej, dalej zostajemy w roku 88, a to jest zestaw 6703. Zestaw, jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, wiecie już, że tak nie wygląda, ponieważ wszystkie klocki się nie zachowały. W podstawowym składzie przede wszystkim było 6 hipków. I tak, ostatnio jeden użytkownik był w szoku, że istniały inne bęki niż niebieskie, no to teraz dopiero może mieć szok. Tak samo jak ja miałem szok, kiedy ostatnio was trochę skłamałem, mówiąc, że LEGO dziś takich zestawów już nie wydaje. A i owszem, raczej nie wydaje, na pewno nie w Polsce, ale w Ameryce takie zestawy czy z Ninjago, czy z Nexo Knights się zdarzały. No i teraz aktualnie w LEGO Shop, wchodząc do Polski, widzę, że mimo wszystko takie zestawy też tam u siebie oferuje. Ale przejdźmy do tego zestawu. Zestaw, jak widzicie, jak kiedyś tutaj jest pokazywany jeden inny zestaw, składa się po prostu z ludzików, które miały uzupełniać inne budowle, scenerie, czy co tam się działo w tym kosmosie. I nie miały innej funkcji poza taką zabawą. Hipki miały również gadżety. Tutaj mieli takie gadżety. Na przykład jeden mógł mieć coś takiego, zapewne do skanowania, do szukania ziemniaków na Marsie. Jeden miał klasyczny klucz, jeden, no pytanie, czy to jest mikrofon, czy blaster. Z tyłu nie miał żadnego nadruku, każdy z nich miał butle w kolorze faktycznie swojego stroju. Tutaj mamy super ciemne szybki, bo w końcu pojawiły się szybki, nie duszą się w kosmosie, a to już w poprzednim odcinku było. Natomiast o ile ci wyglądają standardowo jak właśnie kosmonauta z lat 80., to ja bym bardzo chciał zwrócić uwagę na tego, który moim zdaniem naprawdę wygląda bardzo fajnie, bardzo futurystycznie, nawet jak na dzisiejsze czasy on wygląda na nowoczesnego kosmitę, czy tam astronautę, czy jak to nazwać. Naprawdę takiego z kosmosu, sami to przyznajcie. Co było fajne, mieli czarne w ogóle szybki. Temu się zachowała. No cóż, dlatego on nie ma twarzy, bo stwierdziłem, że skoro mają czarną szybkę, to ona jakby twarz, w sensie zginie pod tą szybką i nie dostał tejże twarzy. Także ci naprawdę wyglądali super. No i drugi hipek, który również szybkę zgubiłem. No dobra, nie będę ściemniał, prawdopodobnie nie zgubiłem. Tylko nie oszukujmy się, te szybki są strasznie cienkie, strasznie łatwo po nadepnięciu je złamać. No a że bawiłem się tym mając kilka lat, no to przypuszczalnie je zniszczyłem, a nie po prostu zgubiłem. No i cóż można więcej powiedzieć, no jest to właśnie zestaw, który można było sobie połączyć z innym dużym zestawem. I brakuje mi, chociaż tak jak mówię, LEGO na szczęście zaczyna to zmieniać i ja liczę, że zmieni to nie tylko w tych seriach flagowych, czyli powiedzmy Ninjago, Nexo Knight, tylko również do miasta wprowadzi takie postacie, bo minifigurki takimi nie są. Czy wam się zestaw podoba, czy nie, możecie to wyrażać w komentarzu. Jest to przedostatni zestaw z lat 80. Wkrótce, więc jak się domyślacie, pojawi się ostatni i wchodzimy na kolejny rok. A dzisiaj bardzo dziękuję za kolejny dzień spędzony na moim kanale, na moich filmikach. Dzięki.